Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Praise be Jesus Christ. Wiecie, co znaczy testimonium, nasza nazwa? Do you know what testimonium means? Do you know? No? Świadectwo. Świadczymy o Panu Bogu, świadczymy o Jezusie. We are testifying about Jesus Christ. We are talking about Jesus. Ja mam na imię Sebastian. My name is Sebastian. Na instrumencie klawiszowym moja żona Agnieszka. My wife Agnieszka. I słuchajcie teraz, nasza debiutantka w waszym wieku, dziewczyna. Po raz pierwszy taki duży koncert z naszym zespołem. Ola! Ola, our soloist is singing for the first time. This is her debut. Zagramy wam nasze najlepsze piosenki. Zespół istnieje 15 lat, trochę ich się nazbierało. We will play for you our most popular songs. Our band has existed for 15 years, so we have a couple of them. Pierwsza z nich nosi tytuł Lawina. The first one is called Avalanche. Wiecie, jak działa lawina? Do you know how an avalanche works? Pada, pada, pada śnieg i taki jeden płatek mały decyduje o tym, że lawina rusza. Podobnie jest z dobrem w naszym życiu. Od waszego prostego, małego gestu może rozpocząć się wielka lawina dobra. It's the same with our lives. One thing that we do can decide about the rest of our life, about the avalanche. I chcieliśmy wam teraz zaproponować zapoczątkowanie tu i teraz takiej lawiny. So I want to suggest, let's create an avalanche here, right now. Niech każdy z was odwróci się w lewo i w prawo do swojego sąsiada. Each of us should turn right and left to our neighbors. Poda rękę, przedstawi się i uśmiechnie. Say hello, shake hands, smile. Right and left. I w ten sposób zapoczątkowaliśmy małą lawinę dobra. Thank you.
piosenka nosi tytuł Wypas. Our next song is called Pasture. Ona jest piosenką biblijną, napisaną na podstawie psalmu. This is a biblical song based on a psalm. Nie trzeba mi nic i nie boję się. I need nothing, I fear nothing. On po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. He guides me down the righteous paths. Jeśli naprawdę wierzymy Panu Bogu, if we truly believe in God, nie musimy się bać, we do not have to be afraid, o to, że dopadnie nas jakaś choroba, we don't have to be afraid of illnesses, że stracimy pracę, of losing our jobs, że wydarzy się jakieś nieszczęście, of anything unfortunate, bo nad tym wszystkim czuwa Pan Bóg. Because God protects us all. I On nas chroni. He cares for us. I daje nam ten full wypas. Palcach, because just like each of us have our own unique fingerprints,
Tak każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, kochanym dzieckiem Ojca. Each one of us is unique and is loved by the Father in his own way. I o tym jest ta piosenka. And that's what we are singing about. Piosenka nosi tytuł Jak to jest, co to wszystko znaczy? The next song we're going to sing is called How is it? Słuchajcie, nie ma na świecie ludzi niewierzących. There aren't any non-believers in the world. Każdy ma swojego Boga lub Bożka. Everybody has some kind of God. Kiedyś w Starym Testamencie, pamiętacie, były bożki drewniane, złote, metalowe. In the Old Testament they had wooden, gods. Teraz są bardziej współczesne, bardziej elektroniczne. Now we have more modern gods, more electronic gods. Wszystko, co przeszkadza w relacji Twojej z Panem Bogiem, everything that keeps you from speaking to the Lord, można nazwać takim bożkiem. Can be called a god. Ludzie klękają i boją się różnych rzeczy. People are afraid of many different things. Jedni przed pieniądzem, drudzy przed władzą. So some people worship money, others worship power. Przed sławą, popularnością. Some people worship fame, others popularity. Chcą być za wszelką cenę docenieni. They want to be liked by everyone. Robiąc często głupie rzeczy i postępując niezgodnie ze swoim sumieniem. And as a result, they do very stupid things. Tę pustkę, to przestrzeń w sercu, która należna jest Panu Bogu, wypełniają się innym. They fill their hearts, which are supposed to be meant for God, with something else. Jak to jest? So how is it? Why does this happen? No właśnie, ta piosenka ma za zadanie odpowiedzieć na to proste pytanie. This song is meant
to answer that question. Nie bójmy się, nie wstydźmy się zadawać pytań o naszą wiarę. To jest główne przesłanie piosenki. Let's not be afraid to ask questions about our faith. That's the meaning of this song. Yeah.
Dzięki. Thank you. Teraz piosenka o miejscu, do którego każdy z nas dąża. Była o tym mowa we wcześniejszym songu. The next song is about the place where we all want to go. Każdy z nas marzy o niebie. Each one of us is dreaming about heaven. O raju. Ponieważ z tego raju zostaliśmy kiedyś przez własną, korzystanie z wolnej woli. Przez korzystanie z wolnej woli podjęliśmy taką decyzję, że z tego raju musieliśmy wyjść. Because by using our free will, we left paradise, we left heaven. Ale wszystkie nasze tęsknoty za pełnią szczęścia spotykają się w tym jednym słowie niebo. But all of our dreams, our hopes for the future, all meet together in this one word, heaven. A Biblia uczy nas, że do tego nieba wiedzie kręta ścieżka i wąska i trudna. The Bible teaches us that the road to heaven is very, very difficult, very twisted, it's not straight. I to prawda, bo Biblia nie kłamie przecież. And this is true because the Bible doesn't lie, obviously. Mówi, że mało jest tych, którzy znajdują tę wąską drogę, która prowadzi do szczęścia. It says that very few of us are able to find this narrow path. Natomiast wielu idzie łatwą i szeroką drogą, ale niestety w dół. However, many of us follow the wide road that unfortunately leads downwards. Dlatego zróbmy wszystko, żebyśmy odnaleźli tę drogę i szli pod górę mozolnie, dzień po dniu, krok po kroku, w stronę Jezusa, w stronę szczęścia. So let's do everything we can to find this narrow path that will lead us upwards towards Jesus. Niebieska. Heavenly. Thank you.
Na pewno mieliście w ręku nie jeden raz instrukcję obsługi. I'm sure you've already had in your hand before an instruction manual. Do komputera, telewizora, pralki, odkurzacza i tak dalej. Anything for your computer. Vacuum cleaner, TV. Na pewno zastanawialiście się, czy człowiek, czy Pan Bóg stwarzając człowieka. I'm sure you've thought before about when God was creating man. Też go w taką instrukcję wyposażył. If he gave each of us an instruction manual. I oczywiście odpowiem brzmi tak. And the answer is yes. Dekalog, czyli 10 przekazań Bożych. Each of us has the Ten Commandments. To jest taka instrukcja obsługi, można powiedzieć, do człowieka. The Ten Commandments are an instruction manual for each one of us. Po to, żeby się człowiek nie zagubił. So that we don't lose our way. Żeby mu się dobrze wiodło. So that we follow the right path. I Pan Bóg dał je po to, żeby cię chronić przed złem. And God gave you the Ten Commandments to protect you from evil. Nie żeby odebrać ci radość życia. Not to take away your happiness. Żeby cię chronić, ponieważ Pan Bóg jako ojciec ciebie kocha. But to protect each one of you because God loves you as a father. Więc od dziś pamiętaj, dekalog to jest twoja instrukcja obsługi. So remember, the Ten Commandments are your instruction manual. Muszę na chwilę przerwać, bo pojawiła się tu nasza córeczka Amelia. Zapraszamy na scenę tutaj, z boku są schodki. This is our daughter here, Amelia, right here. Ona ma dopiero 20 miesięcy. She's only 20 months old. One moment, we'll be back in a moment. To jest nasza córka Amelia Faustyna. Amelka jest pierwszy raz na scenie. It's her first time on stage. Może zostanie z nami? Maybe she'll stick around. Chce zostać z tatą, tak? Dobra, to tatuś zagra, a Amelka posłucha. Instrukcja obsługi. Instruction manual. Enjoy.
3:16 to cytat z Ewangelii Świętego Jana, 3 rozdział, 16 werset. John 3:16 is a fragment from the New Testament. W bardziej przystępnych i współczesnych słowach. In more modern language. Ja zacytuję jego fragment. I'll tell you the part of the New Testament that it's from. Pewnego dnia przyszedł gość. One day there was a guest who arrived. I powiedział: dosyć niewoli. And he said, enough of slavery. Dosyć poniżenia przez zło, przez grzech. Enough evil and sin. Ja to biorę na siebie. I'm taking it on myself. Wszystkie twoje słabości, grzechy biorę na krzyż. All your sins, I'm taking it onto the cross. I dał się do tego krzyża przybić. And he let the people crucify him. Z miłości do ciebie. Because he loved each one of you. I prawdziwa miłość zawsze będzie wiodła na krzyż. And true love always leads to the cross. Ale na tym się nie kończy. But that's not everything. Bo jest zmartwychwstanie. Because we have the resurrection. I to jest nasza radość. And that is our happiness. Cieszmy się. Let's be happy. Teraz piosenka pod tytułem Nareszcie. Now a song called Finally. Ona bardzo wpisuje się w hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. This song fits in with the World Youth Day perfectly. Pamiętacie je? Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Do you remember? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. To jest jedno z 8 błogosławieństw. This is one of the Beatitudes. Które Pan Jezus wypowiedział w czasie kazania na górze. That Jesus gave us on the Sermon on the Mount. I papież Franciszek wybrał te słowa. And Pope Francis chose these words. Ponieważ jest bardzo wielka potrzeba teraz w świecie. Because the world right now needs. Żeby głosić Boże miłosierdzie. God's mercy. Które niesie pokój i pojednanie. Which brings peace and connection. Ale najpierw trzeba to uczynić w swoim sercu. But first, each one of us must find mercy in their heart. Bo świat będzie o tyle lepszy,
world will be a better place. Ile będzie więcej dobra w naszym sercu. It will become a better place the more good we have in our hearts. Za chwilę Ola zaśpiewa taką listę osób. In a moment Ola will sing a list of people. Wykluczonych na marginesie życia. Who don't fit in to our society. Będzie mowa o bezdomnych. There will be she will sing about homeless people. O żyjących w nędzy. People who live in poverty. Tak jak Łazarz, który pamiętacie z Biblii, siedział u bram bogacza. Like Lazarus from the Bible, who was sitting at the rich man's gate. A Bogacz go nie dostrzegał. And nie chciał go zobaczyć. And the rich man did not want to see him. He sent him away. Mamy wiele bogatych krajów. We have lots of rich countries in the world. Którym się aż przelewa to bogactwo. Mają po prostu aż nadmiar. That have too many riches, too much money. A ludzie gdzieś w Afryce nie mają nawet wody do picia. But people in Africa don't even have water to drink. To nie jest sprawiedliwe. This isn't fair. It's not fair. I ja myślę, że papież Franciszek chce nam powiedzieć. And I think that Pope Francis wants to tell us. Że mamy szerzyć miłosierdzie, jak wrócicie do swoich domów. That we should show mercy to everyone when you go back home. Żebyśmy nauczyli się dzielić tym, co mamy. You should show that you can share with, what you have with others. Bo to jest przepustka do nieba. Because this is what will allow you to find eternal happiness. To jest taki bilet. It's a ticket. O który zapyta Pan Jezus na sądzie ostatecznym. It's a ticket that Jesus will ask you about at the last final judgment. Mówiąc wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, czyli tych biednych, tych poniżonych, tych opuszczonych. Because everything you do to the smallest of us. Mnie uczyniliście. You do to me. That's what Jesus says. To jest wielkie wyzwanie. It's very difficult. Dla nas wszystkich. For all of us. Żebyśmy po powrocie z tych dni młodzieży zaczęli żyć miłosierdziem. We should all live with mercy when we come back. To jest najbardziej rockowa, najbardziej dynamiczna piosenka. This is the most dynamic, the most hard rock song that we have. Dlatego zapraszamy tu wszystkich bardzo blisko. And so we're inviting all of you to come closer, come żeby, closer. Żeby poskakać na chwałę Bożą. To jump for the Lord. Należy. Agnieszki. And now a song that is very important to myself and Agnieszka.
Piosenka nosi tytuł Zakochałam się na 100%. The song is called I Fell in Love 100%. To jest jedyna nie nasza piosenka. This is the only song that isn't ours. To jest tak zwany cover. It's a cover. Chodzi w niej o to, że ona opowiada historię naszego poznania się. Jesteśmy niecałe 4 lata po ślubie. The song is about our story, how we met each other. We are together for 4 years. Po ślubie sakramentalnym, to ważne. And after marriage, sacramental marriage. I wybaczcie takie małe moje świadectwo. And forgive me, but... Ja, mając lat 40 parę, dopiero się ożeniłem. But I got married only after I was 40 years old. I teraz widzę, że zmarnowałem ponad 20 lat mojego życia na relacje, które nie miały przyszłości, bo nie było w nich Pana Boga. And now I see that I wasted over 20 years of my life on relationships that were not connected with God. I wstydzę się ich dzisiaj. And now I am ashamed of them. Ponieważ najlepsze lata mojego życia minęły. Because the best time of my life is gone. Ale cieszę się, że Pan Bóg dał mi taką wspaniałą żonę. But I'm happy that God gave me such a wonderful wife. Jak poznaliśmy się, to Agnieszka mieszkała w Warszawie. When we met, Agnieszka was in Warsaw. Pracowała tam w operze kameralnej, nagrywała muzykę do filmów, była rozchwytowaną wokalistką muzyki klasycznej. She worked in the opera, she was recording music for films, she was a very popular singer and musician. I rzuciła tą stolicę, wszystko rzuciła, żeby tu przyjechać dla mnie. And she left everything for me. To jest wielka miłość, słuchajcie. This is true love. Ale nie byłoby tej miłości, but we wouldn't have this love, gdyby nie płynęła ona ze źródła, czyli od Pana Boga. If not for God. Bo nic poza Nim nie jest w stanie dać nam tej siły. Because nothing except Him is able to give us the strength. Życie razem na co dzień. To live together every day. Ponieważ jako ludzie jesteśmy bardzo słabi. Because we are very weak as people. I wiele małżeństw się rozpada. And many marriages fall apart. Bo nie proszą Pana Boga o pomoc. Because they don't ask God for help. Nie modlą się razem. They don't pray together. Takie są statystyki. Those are the statistics. Z tym się nie dyskutuje. This isn't something that you Jeśli can discuss. Chcecie być szczęśliwą rodziną, if you want to be a happy family, zaproście Pana Boga. Invite God into your family. Korzystajcie z łaski, którą daje sakrament. Nie lekceważmy tego. Don't ignore God, don't ignore the grace that He gives you. To jest wielki power, żeby żyć w miłości ze sobą. This is true power, something that allows you to live with love with another person. Pamiętajcie o tym. Please remember. Moi drodzy, jeszcze kilka słów dopowiem do tego, co powiedział Sebastian. A few more words about the song from myself. Na obrączkach mamy wygrawerowane Jezu, ufam Tobie, bo tylko do Niego się uciekamy w trudnych chwilach. On our wedding bands we have engraved Jesus, I trust in you. Jest z nami też taki nasz specjalny obraz, bardzo ważny dla nas. Jezu, ufam Tobie. We also have this special portrait, which is very important to us. Jesus, I trust in you. Nieśliśmy ten obraz w czasie naszego ślubu do ołtarza, później również z ołtarza nam towarzyszył. Był właśnie tą osobą, która szła jakby pierwsza przed nami. We carried this with us during our wedding. It was the first thing that went to the altar in front of us. Teraz wisi na ścianie u nas w pokoju nad łóżkiem. And now it hangs above our bed in our room. I codziennie staramy się modlić rano i wieczór, klękać przed Nim razem z naszą córeczką Amelką. And together with our daughter Amelia, we kneel every day before this picture and we pray to Jesus. Amelka nawet sama nam przypomina o tym, żebyśmy się pomodlili, nawet potrafi zrobić znak krzyża. Amelia even reminds us by herself that we should kneel down and pray. She's even able to make the sign of the cross by herself. A teraz posłuchajcie szczególnej piosenki Zakochałam się na 100%. Now please listen to the song, a special song, I Fell in Love 100%. Thank you.
2, 1, bungee. 3, 2, 1, bungee. To są ostatnie słowa, które słyszy ktoś, kto skacze na takim wysokim, prawdziwym, wielkim bungee. These are the last words that somebody who jumps from a very tall bungee hears. Muszę wam powiedzieć, że od 14 lat wyjeżdżamy nad morze i tam gramy trasę koncertową. Co roku, w tym roku będziemy w Świnoujściu. For the past 14 years we've gone up north by the Baltic Sea. I tam przeważnie w tych dużych kurortach stoją gdzieś tam takie na plażach czy gdzieś w okolicy takie wysokie bungee. And usually somewhere close to the beach there are these very tall structures with a bungee. I wiele lat temu czekając na koncert przyglądałem się jak to wszystko tam wygląda, co trzeba zrobić, o co chodzi. And many years ago I was observing what they're doing there, what it looks like, what the process is. I na takiej tablicy informacyjnej na końcu małymi literami było napisane, że jak wjedziesz już do góry. And at the very bottom of this large board with an announcement, at the very bottom in tiny letters. Masz już tę linę na nogach, otwiera się bramka i ten instruktor za tobą mówi 3, 2, 1, bungee. It says that at the very end, when you are already hoofed up and you're all tied up with the bungee cord, the instructor says 3, 2, 1, bungee. I wtedy trzeba natychmiast skoczyć, nie można się zastanawiać ani wahać. And you have to jump immediately, without hesitating. I to mnie zmobilizowało do napisania właśnie tej piosenki pod tytułem 3, 2, 1, bungee. And this inspired me to write the song 3, 2, 1, bungee. O tym, żeby dobre decyzje about making the right choices wprowadzać w życie od razu, a nie czekać, aż nam przejdzie. About making the right choices immediately without waiting. I tak też jest w naszym życiu, że czekamy na takie mocne Boże 3, 2, 1, bungee. And this is the way it is with our lives too. We wait for this 3-2-1 bungee. Czasami Pan Bóg musi bardzo mocno doświadczyć człowieka, żeby człowiek się opamiętał. And sometimes God has to put somebody through a lot to show them that they have to do something. Dlatego nie prowokujmy go do takich mocnych, ostrych działań. So let's not provoke God to such measures. Bo może dziś jest właśnie ten dzień, kiedy trzeba coś zmienić w życiu. Because today may be the day that we should change something with our lives. I w tym ma nam pomóc właśnie piosenka pod tytułem 3, 2, 1, bungee. And this is the song that should help us 3, 2, 1, bungee.
teraz szczególna pieśń, bo wiadomo jak to jest. Jak ktoś przyjeżdża z daleka, to chce usłyszeć coś polskiego, tak? Now a very special hymn. Of course, when somebody comes from far away, they want to hear something Polish. Więc wybraliśmy no, najbardziej chyba polską rzecz, jaką mogliśmy wybrać. So we chose the most Polish hymn that we could. A mianowicie pierwszy hymn polski. So we chose the first hymn that was created or written in Poland. Który nosi tytuł Bogu Rodzica. It's called Bogu Rodzica. Ta pieśń zagrzewała do boju naszych rycerzy pod Grunwaldem. This was the hymn that assisted our soldiers in Grunwald. Ta pieśń towarzyszyła w tych wszystkich momentach historii, kiedy Polska była mocarstwem nie tylko militarnym, ale także gospodarczym. It was always very significant in Polish history when Poland was both a strong country and not. Ja kiedyś bardzo nie lubiłem się uczyć historii. In the past I hated history. A teraz uwielbiam oglądać filmy historyczne. But now I love watching history movies and programs on TV. Ponieważ to wiele uczy. Because it teaches us a lot. I człowiek nabywa mądrości, bo wszystko już było tak naprawdę. And we learn a lot from the past because everything has really happened before. Kolejna chwalebna, chlubna data z historii Polski. Another important date from the history of Poland. Kiedy nasz król Jan III Sobieski wyruszał pod Wiedeń. When our king Jan Sobieski III marched from Vienna. Zatrzymał się na Jasnej Górze u Matki Bożej, Królowej Polski. He stopped in Częstochowa at Jasna Góra. I powierzył siebie i naród polski opiece Matce Bożej. And he offered himself and the Polish nation to the Virgin Mary. I wygrał. And he won the battle. Z bliższej historii cud nad Wisłą w latach 20. XX wieku. In the 20s of the 20th century, there was another occasion in the history of Poland. Kolejny, można powiedzieć, cud za sprawą Matki Bożej. A miracle that happened thanks to the Virgin Mary by the Vistula River. Dlatego warto do niej się zwrócić, mając jakiś problem w życiu. So we should definitely turn to Our Lady if we have any troubles in our lives. Ona bardzo wiele może. Because she can help us a lot. Pamiętacie cud w Kanie Galilejskiej? Do you remember the miracle in Cana? Zabrakło wina. There was no wine. A Pan Jezus najpierw mówi, co mnie to obchodzi? And Jesus said, what do I care? Ale potem za namową Jego mamy, czyli Maryi, but then his mother Mary convinced him przemienił wodę w wino. That he should change the water into wine. I niech to będzie, pamiętajmy zawsze o tym, jak będziemy do niej mówić, że ona może w każdej naszym problemie, naszej ciemnej dolinie. And let's remember that she can always help us no matter what difficult situation we have. Wyprosić nam potrzebne łaski. She can help us turn to Jesus for the grace we need. Ten hymn nie będzie w stylu gregoriańskim. This hymn will not be in the Gregorian style. Takim średniowiecznym, tylko w nowoczesnej rockowej aranżacji. But a more modern rock version. Naszego przyjaciela Marka Śliwek, który być może gdzieś tutaj jest, pozdrawiamy. We greet our friend Marek Śliwa, who might be somewhere here. Posłuchajcie.
Powoli, powoli nasz koncert dobiega końca. Zanim zagramy ostatnią piosenkę. Our concert is coming to an end. Before we play our last song. Pora na podziękowania. It's time to thank people. My z naszej strony chcemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za pogodę i za to, że jesteście. First of all, we'd like to thank God for the wonderful weather and that all of you are here. Dziękujemy organizatorom i to, że mogliśmy tutaj zagrać, chociaż jesteśmy stąd, to bardzo rzadko gramy u siebie. We'd like to thank the organizers for allowing us to perform here. Even though we are from this city, we rarely get to perform here. Dziękuję Oli. Thank you, Ola. Nasza debiutantka młoda, słuchajcie, dała radę? Did she do well? Dziękuję Agnieszce, instrumenty klawiszowe, właśnie instrument klawiszowy, flet, śpiew, moja żona. Dziękuję Agnieszka, my wife, for playing on the instrument. Gitara elektryczna, komentarze, Sebastian. Electric guitar and commenting, Sebastian. Dziękuję naszej wspaniałej Hani za tłumaczenie. Na koniec zapraszamy na naszą stronę internetową www.testimonium.pl. We invite you to visit our website www.testimonium.pl. Na nasz kanał na YouTube. Our YouTube channel. Na nasz fanpage na Facebooku. Our fanpage on Facebook. Są jeszcze dostępne nasze płyty, tam w punkcie sprzedaży płyt. We also have our CDs available. Możecie te piosenki wziąć z sobą, daleko, daleko do siebie. You can take our music with you far, far away. Można komuś zrobić prezent na przykład, jakaś rodzina przyjęła pielgrzymów, może podarować na przykład. Or you can buy it as a gift, maybe for the family who is hosting you here. A dzięki temu możecie wspomóc organizację kolejnej naszej trasy koncertowej na Pomorzu w sierpniu. And thanks to this, you can help help fund our concert trip by the Baltic Sea. I na koniec ostatnie przesłanie, chyba najważniejsze. And at the end we have our most important message to you. Żeby coś zostało poza zdjęciami i wspomnieniami. So that something stays with you besides the pictures and memories. Teraz możemy sobie ściągnąć całe Pismo Święte na swój telefon. W różnych językach jest wersja na Android i Windows. Right now it's possible to download the Bible onto your phone in different versions. I czytajmy Pismo Święte, czytajmy żywe Słowo Boże. And let's all read the Bible, the Word of God together. Bo łatwo jest się w życiu pogubić, jeśli się nie ma tej latarni, czegoś, co się nie zmienia. Wszystko się zmienia wokół nas, oprócz jednego, Słowa Bożego. It's very easy to get lost if we don't have something to follow and we should follow the Word of God. Nie trzeba wodzić takich grubych ksiąg, teraz można wszystko mieć w telefonie. Łatwo, naprawdę, zróbcie to, nawet dzisiaj. It's very easy, you don't have to carry big thick books with you anywhere, you can just download it onto your phone. I zobaczycie, że wiele odpowiedzi na wasze pytania, na które nie znajdowaliście do tej pory odpowiedzi, przez Słowo Boże zostaną rozwiązane te wasze problemy. And you will see that many of the questions you have will be answered by this Bible. I na koniec, jak ruszamy gdzieś w podróż, to do telefonu zawsze bierzemy ładowarkę, prawda? Whenever you go anywhere, you always take your phone charger with you, right? I o tym na pewno nie zapomnimy. And I'm sure you never forget about it. Ale czy pamiętamy przez wakacje, że nasze serce też potrzebuje doładowania? But do you also remember that your heart needs charging as well? I możemy się podłączyć codziennie do źródła prawdy, miłości, piękna, dobra. And every day you can connect yourself to this information. Który jest w Eucharystii, codziennie możemy z tego korzystać. To jest wielki power. To the power of the Eucharist. Którego potrzebujemy, żeby żyć, żeby istnieć, kochać, żeby być dobry. This is a power that you need to exist, to love and to be good. Bo wiele ludzi potem po tej ziemi chodzi, a tak wewnątrz, no to bardzo głodują. Słowa Bożego głodują jego ciała i krwi. And many people walk around this earth, but they hunger for the love of Jesus, of God. Stąd tyle nieszczęścia na świecie jest, bo ludzie odrzucają miłość Boga, miłość miłosierną. And this is
why there is so much unhappiness in the world, because people turn away from God's love. Pan Bóg szanuje twoją wolność. Zrobił już 99 kroków do ciebie, zrób ten jeden. Daj mu szansę. God is respecting your free will. He made 99 steps in your direction, but he's waiting for you to make that last step. I tą piosenką się pożegnamy. Miłości szansę dziś daj. So this is our last song, Give a Chance to Love. Życzymy wam. We wish you wspaniałego przeżycia Światowych Dni Młodzieży. A wonderful World Youth Day. Nakarmieniem się Słowem Bożym i tym, co będzie do was mówił papież Franciszek. Feed yourselves with God's word and anything that Pope Francis has to say. Z źródła Bożego Miłosierdzia, tam gdzie Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie, właśnie w Krakowie. In Krakow, from the place where Jesus showed himself to St. Faustina. Tu jest centrum Bożego Miłosierdzia i wy tam będziecie. This is the center of God's mercy and you will be there. Ale to za mało. Musicie to miłosierdzie zabrać tam, gdzie każdy z was mieszka. But this isn't enough. You have to take it with you wherever you live. I zróbcie to. So do this. Było nam bardzo miło. Grał i śpiewał dla was zespół Testimonium. Testimonium Band. Dzięki za wszystko. Zostańcie z Panem Bogiem. Thank you. God be with you. Thank you.
wszyscy razem, tak z całego serca, spróbowali dać szansę miłości. Zespół Testimonium z Ludziska Stąd. Wielkie brawa, słuchajcie, to są wielkie brawa, no byście chyba wielkich braw jeszcze nie widzieli. Brawo. Grande applauso, grande. Chyba się domagają bisu. Czy wy się domagacie bisu? No to grajcie bis i... Nie, ale zanim bis, słuchajcie, jedno ogłoszenie. One announcement. Kolejna grupa wychodząca do Izby Pamięci, do muzeum, zbiera się tam przy... po mojej prawej stronie z tyłu hali. Another group going to the museum is supposed to meet at the end of the hall over there. Wychodzą za 5 minut. You leave in 5 minutes. Także kto się spóźni, ten nie pójdzie. Whoever's going to the museum leaves in 5 minutes. Żartuję oczywiście. 5 minut do wyjścia do muzeum. 5 minutes to leave. No to na życzenie BIS zespołu Testimonium. Specjalnie dla was Lawina. Dziękujemy zespołowi.
testimonium. Za chwilę następny koncert, kochani.